Na Lechii Gdańsk zakończyła się niemal półroczna pasca Lechitów bez zwycięstwa na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Po domowych porażkach z Jagiellonią, Legią, Śląskiem i Polonią oraz remisie z Bełchatowem podopieczni Mariusza Rumaka w końcu zdobyli komplet punktów na własnym boisku. Już do przerwy w meczu z Lechią poznaniacy prowadzili 3-0 po golach Kamińskiego, Wąkiewicza i Lovrencicia. 3 gole padły także w drugiej odsłonie. Dla Lechii trafiali Wiśniewski i Duda, a ich bramki przedzielił gol Ślusarskiego. Lech wygrał 4-2 i do prowadzącej w tabeli Legii nadal traci 4 punkty. Chciałem koniecznie strzelić bramkę. Rzeczywiście myślałem o tym trochę przed tym meczem i udało mi się, chociaż byłem bardzo zły, gdy w pierwszej sytuacji trafiłem tylko w słupek. Pracowity tydzień mają za sobą piłkarze Lecha występujący w młodej ekstraklasie. W weekend podopieczni Patryka Kniata zremisowali w Gdańsku z Lechią 1-1. Wynik meczu ustalony został jeszcze przed przerwą. Prowadzenie gdańszczanom dał Duda, a wyrównał Kownacki. W środę już na boisku we Wronkach Lechici odrabiali ligowe zaległości i podejmowali Górnika Zabrze. Po pierwszej połowie Lech prowadził 2-0 po golach Fontowicza i Wita. Po zmianie stron bramkę dla Górnika strzelił Bartusiak, ustalając końcowy rezultat. W 22. kolejce T-Mobile Ekstraklasy Lech wybierze się do Gliwic na mecz z Piastem. Podopieczni Marcina Brosza dość nieoczekiwanie plasują się na 5. miejscu w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Do najniższego stopnia podium tracą jedynie 2 oczka. Kolejorz w tym sezonie na boiskach rywali wygrywa już 10 razy. W Gliwicach powalczy o 9. wyjazdowe zwycięstwo z rzędu. Na pewno ten mecz będzie bardzo ciekawy w Gliwicach i mam nadzieję, że będzie dobry mecz, ale wygrany dla nas.